Witam w kolejnym filmie, tym razem z szafy perfumowej. Jak widać, już jest troszeczkę bardziej jakoś to składnie poukładane. Duża część kolekcji już została tutaj z jakimś systemem ponagrywana, natomiast jeszcze nie całkowicie. Zresztą te części będą sukcesywnie wstawiane, natomiast pretekstem do tego filmu jest temat, jak to jest, że nie wiem, że wybieram ten zapach. Czy sobie wcześniej na przykład, nie wiem, planuję. Czy to wszystko wypada spontanicznie, więc generalnie różnie to bywa. W większości przypadków spontanicznie, ale dobieram do aury pogodowej, do mojego nastroju, do stroju, do wszystkiego. Po prostu otwieram szafę i od razu to. Natomiast faktem jest to, że po prostu jakby wybieram wśród jakichś takich zapachów zasięgu wzroku, czyli pewne zapachy mogą pójść w odstawkę, bo są na przykład, nie wiem, gdzieś w dalszej części szafy, gdzieś uwięzione i tak dalej. Ten właśnie porządek nagrywania to też ma na celu, żeby właśnie te pewne zapachy mogły powrócić do używania. Ale czasami jest tak, że sobie planuję wcześniej, na przykład jak wyjeżdżam, planuję sobie, co będę chciała używać. Oczywiście wiąże to chociażby z, nie wiem, z miejscem, z nastrojem, z nastawieniem, jak również z przewidywaną pogodą. A co dzisiaj użyję? O tym w kolejnym filmie, dlatego że właśnie mam ogromny dylemat, jak sobie stoję nad tą szafą, nad tymi półkami i nie wiem, ciepło jest. Idę w odkrytych nogach, w gołych nogach.